Dzień dobry, witam was kochani bardzo gorąco i bardzo serdecznie, z tej strony Lufty. Poprawię sobie kamerę, o kurwa, crunchipsy mi widać, ale to nic, zaczynamy kolejny odcinek. Zagrajmy w Farming Simulator 2015. Razem ze mną Chmielo od Chmielosławskich. Siemano. I Chilo od Chilowskich. No 6. No i jest jeszcze ten, który nigdy z nami nie gra, ale jest. Damcio zz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 
nauczyła się witać? Co to wy... Widziałeś to? Widziałem to. Chyba... A! Zapomniałem, że te 60 przejść się ten. Buguje, jeśli chodzi o ten. Już się nagrywa? No. Ta. Przewina... Aha, to się ma. No właśnie. Bo ja byłem, nie powiem gdzie. W Straczu? Nie. Byłeś się napić, ale w dupie wszywka. Opuść podbierok. Co tam, Piotrek? Każdej klawiarki nie da się ściągnika podnosić. No i dobrze. No tak to będę rozwalał. Baki sobie stworzył kanał o nazwie Baki. To trzy razy? O kurde! O, co tu się będzie działo? A to jest ten zadek, co... To ty żeś zgrabiał! Ojej. Czekaj, muszę podnieść. Czekaj, bo 60 tam nie chce jechać. Ja muszę inaczej się ustawić w ogóle. Musisz odwrotnie jeździć, nie możesz dookoła jeździć, bo to inaczej... Aha. Tu jest ten teren zbugowany. I tym jest jebło. Tam, gdzie ty podskoczyłeś, pamiętasz? Tak, bo tam nie jest teren zbugowany. Ile kostek, ja nie mogę. Tam jest zbugowany ten. Tu są 4 te pokosy zrobione, wiem tam. Ja czemu tam na tamte pole nie pojechaliście? A jak tam to zgrabisz, jak nie zgrabione? Aha, nie zgrabione? Tak. O. Mel nie zrobił? Nie. Kiedy? Bo miałeś zgrabiać. Nie, bo na ciebie coś zaczekało. W pierwszym odcinku ty miałeś zgrabiać, no dobra. Rozszczepowałem. Ten co robi, ty. Weź ty sobie ustaw mniejsze może w ten pomad. No chyba muszę tak właśnie zrobić. Bo inaczej to mi to kuna wyda tu wszystkie kolory świata. Ludzki? 30%. No i dobra, no. Ale zobacz, ja wszystkiego nie zbieram, bo nie mogę. No bo jest... ta prasa jest trochę za mała. No, nie, za duże też są. Bo o tym się nie da się mniejsze zrobić. Będę musiał na dwa razy jeździć, będę po zewnętrznych jeździł jeszcze. Tak słabo, że my wszyscy w kupie to robimy, no ale dobra. Oj tam. Teraz dobrze pasuje ci? No teraz mu to wyprzedziłeś, to jest lepiej, no nie? Ja nie mogę cię wyprzedzić. No, ty... no raczej jakbyś przede mną jechał, to byś nie zbierał belek, tak mi się wydaje, no nie? No ale spróbować możesz, no bo to różne rzeczy są w farmingu. Nie no, zbierałbym mu, jakby blisko jechał. Licznik kostek, 73. Więcej jest. 75. Ja jadę dycha. 16. No to ja akurat 13. Zrobimy taki jeden duży pokój, dobra? Tak, To kuna, chcę, żeby praca wystrzeliła mi. Chyba chcę, żeby serwę wywaliło. To no, jak na pagierze. No bo w 13 co mieliśmy z tego pola tyle kostek. No wtedy, ale to wtedy to żeśmy... Ile my żeśmy we trzech zbierali wtedy to pole? No. Jak robisz teraz? Jedziesz jeszcze raz tym samym? Tak. To wyprzedzi. Ale na razie pojadę chyba tak. To na razie to zrobię tu. Ale fajna platforma, podoba mi się. No, a chmielu, ile wejdzie, no, ile wejdzie, nie wejdzie, no. No i teraz normalnie będzie działać. Jakby takie pokosy były, to by było zarąbiście. No nie? No takie pokosiki byłyby świetne do tej pracy. To z tym mi się nie... Nie, on cały czas to wie, to będzie zgrabiał wszystko. Nie, no to... On będzie jechał dookoła pola, żeby zrobić jak największy pokos na raz. Ja tak samo robiłem. Nie no, teraz już nie będę jechał, teraz pojadę od tego, od drugiej strony.
Ale kurna, brzmienie tej pracy jest piękne, wręcz bym powiedział. To jest kurna kwintesencja tej gry, bym powiedział nawet. Tak pięknie hucy. Hucy i gro! To jest kurde, praca Sippa to jest to, kurde. I ta 60 do tego pasuje nawet. No nie? Tak dosyć pięknie to wygląda. No i ogólnie, kochani, mogę wam powiedzieć pewną anegdotę, która tutaj będzie się działa. Czyli tak, ten sezon, bo jak ktoś był na live, to wie, jaki będzie następny sezon, ale jak ktoś nie był, no to już powiem. Następny sezon będzie to sezon z agroregionu, z mapy agroregion. Będziemy grali na takich średnich maszynach, troszkę tam nowocześniejszych, ale to tylko będziemy sobie tak pogrywali, wiecie, takie odcinki raz w tygodniu, no nie, nie więcej. No i więcej będzie live'ów i ogólnie tak, więc no, to jest ogólnie, 2 tygodnie będą głównie przeznaczone na same live'y. Ja chcę tak, żeby na następny sezon mógł bić. No teraz ja będziesz mógł bić, no bo na to tam ty mogłeś bić, no nie? Czy ci... No. Tam będzie dużo podobne. Ja nie wiem, czy teraz mogę. Ło! Co? Jezus, tym mi się włączył, aha, co to za makie. Jakbyś o tako robił, Piotr, to było zacnie te... No wiem. No jest, jak mi tu buduje no to tak na tym. Tylko czekaj, bo tutaj nie chcę tego rozwalić, nie wiem, jak to zrobić. Odako i skręcaj w drugą stronę. No. Tak, nie, to przez tego nie rozwali za bardzo. Bardziej chyba się nie da tego rozwalić. Dostałem ATS-a. Co dostałeś? ATS-a. Jak ATS? ATS-a dostałeś? No. Zaraz zobaczę, czy ja dostałem. Wersję demo. A. No naprawdę. Co najgłupsze, pobrać się nie da. Omiń. Fajnie. Graj, obie się nie da. Ile chmielu procent masz? 79. I 23 tony. Weź sobie ty nie rób poprzeczniaków, no nie, tylko wzdłuż to ciągnij, tak jak ciągnąłeś teraz. No wiem, ale nie mogę, bo wiesz, to jest cały czas włączone. No i co, jak przejdziesz dalej, to... Tylko noc, noc, noc i psrany koc. A nie wiem, czy może psrany koc, no ja nie mam, no. Ja nie śpię na kocu. A znam ludzi, którzy na przykład wolą zamiast przesieradła mieć koc. Jeden. O, znam ludzi, czyli nie. No, czyli ty sam, nie? Nie, ja nie śpię akurat na kocu. Ale akurat mój wuj, ona, nie? O nie, o kurde, jedzie. Ja dopiero patrzyłem, nie miałeś M4, A4 z Budajmo, teraz już masz. No, bo Lufty zarabia, no, Lufty zarabia, no. Chillu 120 tysięcy z kosą i z tym. I za WP. No to fajnie. Jeśli ktoś chce kosę do CS, to zapraszam na Ludziego. Znaczy, jeśli ktoś chce kosę do CS, to prawdopodobnie jeśli dostanę partnerstwo na Twitchu, będzie losowanie kosy dla 10 subów. Kto pierwszy będzie miał 10 subów, ten będzie do wylosowania kosa. Nie wiem jeszcze jak, ale będzie, no. Tam się suba. Ja też mam suba, specjalnie. Wtedy tak jakby jest 10 10 osób, czyli każdy ma 10% szansy, że wylosuje, tak? A jakby tylko 2 osoby suba miały? Nie, bo to tylko 10 dopiero będzie losowanie. A to... I tak dobrze. To nie. Dlaczego? A sobą, abyś chciał 2, to i tak by cię nie wylosowało. No multikonto. No, może tak. No. No i 4 dychy musi zapłacić. Zapłaci 100, masz już 4 konta, tak? I 4 suby, no to już masz 40% szansy. Ej, ale by the way, ktoś może sobie stworzyć 10 koni, dać no. 10 subów i... Nie opłaca się. 1 sub 20 zł nie opłaca się, bo kosa nie będzie tyle warta. To co to za kosę? Za 50 no, euro? Nie wiem, jakaś tam do 50 euro, no nie? To i tak dobrze. Prawdopodobnie będzie to ten Shadow Dodger z Taiga. Jezu. Omygdy.
Nie chciałbyś? Ja bym chciał. Zeszło. Zatyczki do dupy? Nie. To chuj ci w dupę, kurwa. Jak... Nie, to ja nie gram. Nie dość, że człowiek chce zrobić dobrze ludziom. Chce jak najlepiej. To kurwa jeszcze nie pasuje. Taki to chmielu jest. Wierzycie? Chmielu. Ja... Chmielu. Chmielu, żebyś wiedział, że jak kurwa będziesz coś ze mnie chciał, to ci... Chuja, kurwa, pomogę. Też darzy. Nie chciałbym cię tak. Czekaj. No, ja też nie, ale... Czekaj, ja to będę robił na razie z jednej strony, bo lepiej to idzie. Paski, dobra? Jako tako? No tak, teraz jeżdżę, tylko z jednej strony. Dobra. No trochę to potrwa prasowanie. Jeszcze drugi pol. No nie. Tam też miejsce. Ale no. No 11 minut dopiero to robimy, no nie? Zrobienie sobie ładnego takiego screena. A, mnie tam nie ma, fuck. Ja tego robię. Tego robiłem, żeby nie było, bo mówisz, kosy nie chcesz, to chuj ci w dupę, no. Jak wiesz co ja chcę, to 90 jakieś. Ta! Jeszcze frytki do tego. O, od razu ci ku na te, od razu ci kupię go na Emerald Dragon. O, w Star Trek jeszcze do tego, no nie? Dobra. Ej, Chmielu, poczekaj, aby sobie potwierdzę na tym, bo ja tobie dałem P90, a nie potwierdziłem i teraz go nie mam. Bo go dostałem. I go przerąbałem. Wiesz, jak nie potwierdzę. No, więc ja nie potwierdziłem w ogóle. Więc po co, ale powiedz, Damcio, po co ty dajesz ludziom rzeczy, skoro oni potem przegrywają je? Ja już jednej osobie też dałem wali w kamo. I ktoś przegrał. Dobra. Nie będę mówił głośno kto. Na Virtusa. Ale to nie chodzi o to, ja tak po 90 nie grałem tym dałem. A, nie. Ale to jest głupie, bo ja nie potwierdziłem na telefonie, ale on miał. A po 24 godzinach, po 38 dostanę. Ty pani się je mamy. To nie moja wina, że jakiś ciul mnie ograł. Ograł, no ja opuszczam gildię w Minecrafcie. A na czym ty grałeś? Hello. Jackpot. A jaki? Do euro. A ile pewnie Nie, z moimi skinami. 40 centów. Ale z moimi skinami dawałem go. Było 99 centów, typek dał 80 i przerąbałem. Norma. Norma, ja miałem 70% i przegrałem. Ja sobie zagram z botami. Piotrek, ty to tam. Gości miał 7% na wygranie Howra, Tiger Tufa, Dopplera i Karambit Fate, no nie, i gościu na 7% wygrał to. Ja bym wyszedł z tej strony od razu. I to był hołd ze Star Trekiem Minimal Wear. Lufty, idziesz ze mną? Gdzie? Dupę ciemną. Powiem ci, zaszokowałeś mnie swoim zdaniem i myślę, że to byłaby godna propozycja. Mogę się przejść. Pedały. Odezwał się ten, co się kuna z Georgiem Niedupcy. No nie. Nie, w ogóle. Odezwał się ten, co chciał sukienkę w Photoshopie. Co chciał? Sukienkę z Photoshopie. No dam cię, nie dam cię, ten. Gaźnik. Kto to wymyśli? Gaźnik. Pokazałem. Chcieli zobaczyć jakąś laskę, pokazałem im 14-latkę, która wygląda na 18 i chciał sukienkę jej ściągnąć. No to wiesz. Ciekawe jak. W Photoshopie chciał się ugrać sukienkę, to dobry jest. W gimpie. Jeszcze lepiej. Jeszcze lepiej, kuźwa. Ja nawet tego obsługiwać nie umiem. Znaczy, dałoby się w Photoshopie ściągnąć, no tylko trzeba było tam jakieś cycki dorobić i coś takiego, no nie? Jakieś tam
to powycinać, podorabiać, jakieś operacje plastyczne, no nie? By działało. Mi się zaciął wytwy. Jo, może to kuźwa trzeba dwa razy jeździć. Ale nie da się. Nie. Jak chcesz, to trzy. Mielu. Co? Nie wkurwiaj mnie. Ja mam bota Opla. Co masz? Bota Opla? No, bota Opla. Gram na botach, z rozgrzewkę robię. O, masz. Ale jestem dobry, na blisko nie umiem trafić heada. Z botami. Ja nie umiałem na blisko, w plecy trafić dzisiaj, ale wygrałem. Ja nie gram na koncie Pumy. Nie, ja na koncie Pumy nie grałem. Nie no, ale Pumy grają, to nawet dosyć spoko ranga. Ej, Zik! Na botach. Ej, Zik na botach, jestem mistrzem. Nie uzbrojony w botach. Którzy jeszcze nie strzelają, no nie? No. Nie no, strzelają. Tsunami. Patrz, wysiadłem. Pierdzielę się tak, będziesz lepiej. Tak zbiera mi cały rządek, jak jadę kołem. Psianie. Tu. Ile ty to chmielu miałeś przyczep? Ja miałem tą inną przyczepę, miałem dwie i pół. O te przyczepy? Nie, większe miałem to. Albo mniejsze? Większe trochę. Lecimy z koksem, dwa i... Wow. Pompuję dalej. Teraz ci powiem. Jeszcze z kosy? Milu, ty lepiej nie chcisz, żebym ja coś ci powiedział. Co, byś się rozbierał w Photoshopie? Ja nie gaźnik. Pozdrawiamy gaźnika, który się rozbiera w Photoshopie. On się nie rozbiera normalnie w realu, on musi przez Photoshop. Co tam, Piotrek? A co ma być? Ten to jak jakieś pytanie do Wali Chwielu, to czasem nie wiem. No. Dokładnie. Co tam? Co tam słychać? Co tam, kumplu? O! To jest tekst Chmiela. To będzie tytuł odcinku. Co tam, kumplu? Chmielu, może czuć się zaszczycony. Strzelać z ręka z pistoleta, trafić jeden na raz. Bo ja mam słek. Everybody needs somebody. Ej, fajnie by było, skoro jest drama Adamka z Krzychem. No ale to, fajnie. Jak ty jesteś głupi, kuźwa Adamcio, jak ty jesteś kurna głupi. Jak ty jesteś upośledzony. Ja debil. Ja pier... Mogę dokończyć? Trzy razy nie, dziękuję. To będzie musiał obrabiać. I pipać twoją mowę. Lufty amator. Co nie? Boss. Ja wiesz. Ja tak się powstrzymowałem, żeby nic nie powiedzieć. Ach. Ja nawet nic nie wiedziałem. A dam cię. Ale już wiem. Dobra, w sumie na tak nie wiesz, o co chodzi jeszcze dokładnie. Dobra, czekaj, teraz nie mówmy o tym, bo on to teraz będzie wycinał to jeszcze, już koniec. nie wiesz, po prostu trzy razy nie. Będzie musiał oddaj wyciąć... fartucha. Będzie musiał wyciąć ten fragment filmu. Będę musiał renderować odcinek. Wyciszy go. No. Nie no, albo tak. Tylko wiesz, my będziemy mówić o tym, a on nie, wiesz, nie będzie wiadomo, o co chodzi. No i lepiej, żeby nikt nie wiedział, bo to jest właśnie
Ludzie nie powinni o tym wiedzieć, no po prostu Damcie się zagalopował. Damcie, nie płacz. Jeszcze cię za to nie zabiję. Daj głos. Na razie, daj głos. Chodź do nogi. Co ja, pies? Chodź do nogi. Gielu, że do ciebie tak mama mówi to. Kurde, jak mi słońce poczaj daje. To zdejmij słońce. Nie, bo żaluzji rozjebą. A matki. Muszę sobie kupić. Weź tam te dwa, o tamte jeszcze złącz, Piotrek. Te to, te blisko. Te dwa? Tak. No, jedź. Hamuluj. Hamuluj! Nie, bo już chciałem jechać na tamte pole, no ale dobra. Zaraz sobie powiedzieć, tak będziemy chyba się raz tu prasować. A ja mam zaraz pełne. No jeszcze raz musi to przejechać w takim wypadku. On się zwęży trochę. Dara. Wiem. No przeżyj. Pełne masz? No. Kuźwa, zajebiście. Ile ton? 30. Kurde, co to się zrobiło? Razy dwa. Czekaj, nie jedź. Może ten mały pasek zrobisz. Dobra, to taki. Dobra, to jedź tak już. I to zostaw, to już poprasuję. Tamcio. Dobra, już się. Och, forever na 5 minut. Dam cię strzelił focha, no. Bo nie wiedział, że może. Nie może mówić o takich rzeczach, a my go żeśmy opierdolili, no. Dobrze, że tylko opierdolili. No. Niektórzy by było ostra jazda już. A ja by to chmiel powiedział? Nie. Ej, tryb transportowy, realia. No. To jakby ktoś chciał, to jakby chcieli wiedzieć, to by dodali, napisali czy coś. Ale co? Co ty chwilę kombinujesz teraz? Ty, następny bajkopisarz, ty. Niech o tym nikt nie będzie nic wiedział. Ale jakby mówię, jakby to było gdzieś, jakby to powiedzieli gdzieś, o to chodzi. Aj, ten chmielu, ty też wymyśl jakieś kuźwa niestworzone rzeczy. Ty coś zrobił, belkę zaczepił. Jeździmy po drogach, włączamy kierunkowskazy. Tam. Nie, z tymi kierunkami to nie musisz włączać, no ale wiesz. Jak chcę, to mogę. Jak chcesz, to może, dokładnie. Ja nie mówię, że nie, no nie. No, jedziemy na drugie pole poprasować. Ja wolno się prasuje na tym wałku, no niestety, no ale co zrobić? Ale może nam się uda jakoś to ogarnąć. Może jeszcze mi się dzisiaj uda pada podłączyć z playa do kompa, daj, więc będę mógł sobie na padzie grać. A spokojnie. 347 kostek zrobiłem. Na tamtym polu. Tak około, no nie? A tak wyszło więcej. Tryb skrabiania. W 13 w niektórych prasach to było inaczej. Aha. Nie rozumiem. No, razy dwa ci robił. Mhm. Niektóre prasy tak robią dalej. Masakra. Kurna, co mi się do telefonu przykleił, musiałem go kurna oblizać. Fuj. Ty liżesz telefon? No ale to kurna takie, to był kurna element cukierka, który się przykleił. Wtedy dzisiaj takie dobre cukierki, muszę czekać, co wykombinuje teraz Piotrek, bo to jest ciekawa zagadka, co on wymyśli. No nic. Jak to będziesz prasował?
Przedzielę sobie na pół i będę jeździł na razie. Spoko. Na razie za dwa razy obiadę. No. Tak od zewnętrznej, a później od zewnętrznej. Czaję. Ale i tak, kochani, no, niestety nie wyrobimy się z tym na tym odcinku, tak więc dziękujemy wam serdecznie. Mam nadzieję, że wam się podobało, a jeśli wam się podobało, no to zostawcie łapkę w górę i w ogóle... Za to, że dzisiaj grałem realnie. Za to, że dzisiaj jechał właśnie on realnie, tak więc zrobcie to dla nas i łapka w górę, taka o, ładna łapka. No i na razie, cześć i bango, bongo, bingo, bing.